Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World przegląd. Volkswagena Golfa MK1 wersja Fuck Me on the Beach, czyli Uber Bunny, z taką ładną... Czemu ja zawsze myślałem, że to jest deska surfingowa? Jak to wygląda na deskę snowboardową? Nieważne, jest to deska. Kurczę. Uber Bunny to jest naprawdę mały samochodzik. Mały i naprawdę bardzo dobry w klasie B. Mam go chyba? Sprawdźmy. Mam go w klasie B. 531 punktów na statystyce ogólnej części wyścigowe Gromlena tunigowane. Więc czym się charakteryzuje ten mały potworek? Charakteryzuje się tym, że naprawdę bardzo dobrze skręca, całkiem nieźle przyspiesza. Nie jest to... Znaczy, nie wiem, czy może konkurować z Toyotą MR2, a pod względem przyspieszenia raczej nie. Raczej mocniejszą stroną tego wozu jest skręt. To jest po prostu mały wariat. Sprawdźcie to sami. Jak on się zachowuje na zakrętach. Ciach. I... O! Jest bardzo fajnie. Można łatwo omijać samochody ruchu ulicznego oraz inne przeszkody na drodze, a to jest spory atut, żeby zachować jak najwyższą prędkość średnią podczas wyścigu. Także jeździ się nim troszeczkę nerwowo, ale nie najgorzej. Ja preferuję samochody może z trochę bardziej ociężałym skrętem niż ten Golf, ale nie jest tak tragicznie. Jest to naprawdę mały samochodzik i wygląda śmiesznie w Need for Speed World, ale kiedyś był dość często spotykany, a szczególnie na polskich drogach. I w normalnym świecie nie jest to wcale widok dziwny. W Wordzie natomiast, gdzie mamy do czynienia z naprawdę super samochodami, wersja Uber Bunny z Golfa 1, GTI 1, wygląda naprawdę dziwnie. Dobra, pojedźmy jakieś wyścigi, zobaczmy jak ten samochód się spisuje. Aha, właśnie, jeszcze pokażę wam tylko Nitro. Nitro jest słabe. Ono jest ulepszone skillami jakimiś tam, ale jest i tak słabe, także nie ma się co tutaj podniecać. Pojedźmy sobie w końcu ten wyścig. No i zaczynamy! To jest klasówka Rosewood and Lions. Moimi przeciwnikami to są same... Nie, poza tym gościem, który został z tyłu. Tak, tutaj mam do czynienia z Eclipse'em elitarnym, Toyotą MR2. I oba wozy są wymaksowane. Więc jest problem z dogonieniem ich. Mój Golfik nie jest niestety wymaksowany, ma 500 chyba 40 punktów na statystyce ogólnej, więc jeszcze trochę mu brakuje do wymaksowania w B. Oj, oj, oj. Także jeśli będziemy jechać czysto, możemy naprawdę nieźle pojechać tym Golfem. To prowadzenie naprawdę daje wrażenie, że samochód przyspiesza nieźle, ale on po prostu mało prędkości traci na zakrętach. To jest jego atut zarazem. Dobra. Zobaczymy, ile ja wyciągnę tym Golfikiem. What? Sorki, ja cię koleś nie chciałem zaskoczyć moją teleportacją. Ja po prostu mam lagi. Okej, tutaj sobie pojedziemy. Tutaj, o Boże, jest to. Dobra, popsuł mi cały przegląd. Mm-hmm.
powrót do przeszłości. Genialnie. Ukończyłem na pierwszej pozycji od tyłu, co i tak jest całkiem nieźle, bo kiedyś kończyłem na minusowej. Ej. Poszło mi kiepsko, przyznaję się. Niestety ta Golfina ma słabe przyspieszenie. Moim zdaniem bardziej się nadaje na kręte trasy i taką sobie za chwilkę pojedziemy. Moim przeciwnikiem jest Lexus LFA. I startujemy. Więc tak, Ocean View jest to trasa, gdzie jest dużo zakrętów, przeważnie gładkich. Dlatego mogę je fajnie tutaj pokonać moją Golfiną z dość małym spadkiem prędkości na nich. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Moim przeciwnikiem jest, jak mówiłem, Lexus i jedzie nas w sumie dwójka. Tutaj na razie ciężko go podgonić, bo zakręty dość łatwe były do pokonania. Ale zobaczymy za chwilę, bo za chwilę zacznie się naprawdę hardcore i trudniejsze zakręty. A jeśli dobrze pojadę, to może uda mi się coś uzyskać tutaj moją Golfiną biedną. Chociaż Lexus LFA też ma całkiem niezłe prowadzenie. No, jest, udało się. Jakoś trafiłem. Więc te kosze na śmieci. No i chyba gościu jest za dobry na tej trasie, więc raczej go nie podgonię. Tą moją małą kukiełką. Trudno. Wszak to jest klasa S, prawda? Lexus LFA. Jest to dużo lepsze przyspieszenie. Nieco gorsze prowadzenie, ale na tą trasę, jak widać, wystarcza, żeby mnie pokonać. Spokojnie. Więc trudno. Pierwsze okrążenie to jest porażka. I drugie raczej też będzie. Już go na minimapce nawet nie widzę. Mówię, prowadzenie jest takie dość nerwowe. Nie jest wcale złe. Nie jest, jest w sumie bardzo dobre, bo jest skręt mocny, prawda? W sumie wozik jest bardzo stabilny, ale to dlatego, że nie osiąga też dużych prędkości na trasie, bo ma słabe przyspieszenie w zasadzie, więc ciężko tutaj mówić o złym prowadzeniu, jeśli osiągamy prędkości na poziomie 250 czy 280 km na godzinę na Ocean View. Także, jak dla mnie w klasie B jest to średniak. Bo do klasy A nie wiem, czy jest w ogóle sens go podnosić. Myślę, że gdybym miał takich przeciwników porównywalnych, typu, nie wiem, Lambo Countach. No na pewno Golf jest lepszy od tego Lambo Countacha. Czy powiedzmy Jaguar E-Type. Bo to są takie porównywane, myślę, samochody w klasie B. To Golf mógłby się tutaj popisać, bo myślę, że byłby nawet chyba lepszy. Ale z takimi przeciwnikami z klasy S nie mam totalnie szans. Liczyłem na to, że uda mi się tutaj coś wygrać, ale niestety lipa. Więc dobrze, pokażę wam teraz część do treningu wizualnego. Teraz zobaczymy sobie, czy w ogóle Golf jest dostępny u dealera samochodowego. Jak dla mnie jest to wóz, który będzie niedługo dostępny za IGC, bo chyba jeszcze nie był, jeśli się nie mylę. Kurde, jak zwykle nie tuszę. A w sumie pokażę wam, jakie mam części. Części, tak jak widzicie, są wyścigowe Gromlena tunigowane, także całkiem niezły skład. Mam tutaj już sporo części wizualnych, ale nas obchodzą tylko bodykity, spoilery i maski. Więc bodykit mamy takie coś, kurczę, nawet ich nie widziałem, nie patrzyłem. I o, czym się różni ten od tego? Aha, już się zmienił. Okej. Co się zmieniło? Haha,
Czyli to jest właściwie to samo, to co ten mój, który mam zainstalowany, z tym, że w tym bodykicie ze sklepu mamy szerzej rozstawione koła. I tylko tyle. No i jeszcze deskę na dachu. Spoilery. Wyglądają w ten sposób. Bajka. Normalnie marzenie każdego tunera. Taki wieś tuning, można powiedzieć. Bez spoilera wygląda tak. Okay. Mamy jeszcze spoilery za IGC, które wyglądają tak. Maski mamy. Dodaję tutaj takie wloty po bokach. Nie wiem, czy to dobrze widać. I taką maskę. Śmiesznie to wygląda. W ogóle samochód śmiesznie wygląda. No i co? Wchodzimy do dealera. Zobaczymy, co my tam mamy. Czy w ogóle go mamy wstępnego. Panie i panowie. Ciach. Volkswagen Scirocco oraz R32. Czyli Volkswagena MK1 GTI to jest. Nie mamy niestety u dealera samochodowego. Jak kupiłem, dostałem go właściwie. Ciężko powiedzieć tu o nagrodach, znaczy o prezentach. W końcu to są boosty. Kupujemy paczkę boostów. Dostałem go w paczce boostów. Tak wygląda, tak się prezentuje, tak jeździ Golf MK1 GTI. Mam nadzieję, że przegląd wam się podobał. Jeśli był zbyt nudny, to piszcie. Jeśli nie był, to też piszcie. Dziękuję wam bardzo ciepło za wyświetlenie i zapraszam ponownie. Hejka!